Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 123 odcinek Zarychty na Solo. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam przedstawić moje rozczarowania sezonu jak dotąd. Mamy ze sobą 2 miesiące rozgrywek i to jest kolejny punkt, w którym chciałbym podsumować te dwa pierwsze miesiące rozgrywek. Wypunktowałem sobie 4-6 rzeczy, 6 zawodników, bądź drużyny, bądź też zjawiska, które w NBA się dzieją, które chciałem poruszyć. I może zacznijmy od razu od Atlanty Hawks, drużyny, która liczyłem, że będzie zdecydowanie lepsza w tym sezonie. Natomiast jak na razie ma bilans 6 zwycięstw, 22 porażki i tak naprawdę jeśli utrzyma to tempo wygrywania meczów, to zbierze ich się około 18 na koniec sezonu. W poprzednich rozgrywkach było tego 29, oczywiście zaszły kolejne zmiany w drużynie z Atlanty, ta drużyna dalej poszła w kierunku przebudowy i ściągania jeszcze młodszych zawodników, no bo doszli chociażby z draftu DeAndre Hunter i Cam Reddish, dodatkowo doszło zawieszenie dla Johna Collinsa, przez co oczywiście Atlancie jest trudniej wygrywać kolejne mecze. Niemniej jednak oczekiwałem zdecydowanie więcej po tej drużynie. Nawet bez Collinsa, nawet przy tym, że jeszcze jest więcej młodych zawodników. Na plus oczywiście jest gra Treja Younga, który jeszcze poszedł krok dalej, jeśli chodzi o swoje zdobycze. I tak sobie przypominam, że przecież w poprzednim sezonie bardzo mocno porównywaliśmy Treja Younga do Luki Doncicza. Mówili, wielu ekspertów, wiele osób mówiło w ogóle o tym, że Trae Young miał lepszą końcówkę sezonu i że gonił Doncicza w tej rywalizacji o miano najlepszego debiutanta roku. Natomiast gdybyśmy mieli w tej chwili to powtórzyć, to w ogóle nie ma porównania, bo o ile indywidualnie Trae Young w wielu aspektach blisko jest Luki Doncicza, to podstawowa różnica jest taka, że Luka Doncic gra w drużynie, która wygrywa, która jest w czołowej ósemce swojej konferencji, która walczy o awans do playoffów, natomiast Atlanta Hawks walczą tak naprawdę w tej chwili tylko o jak najwięcej piłeczek przy okazji loterii draftu i to na pewno działa na niekorzyść Treja, więc doliczę jeszcze do tych moich narzekań na Atlanta Hawks fakt, że brakuje mi gdzieś tej zażartości, tej walki, którą mieli w poprzednim sezonie. Coś, co im fajnie zaszczepił trener Lloyd Pierce, trochę mi tego w tym sezonie brakuje. No ale być może rzeczywiście to jest tylko i wyłącznie kwestia personelu, którym na boisku dysponuje Lloyd Pierce. I tak naprawdę Hawks potrzebują po prostu więcej czasu do tego, żeby drużyna zaczęła grać lepiej, żeby kolejni zawodnicy się do siebie dotarli, żeby lepiej się rozumieli i zrobili wspólnie ten kolejny krok w przód. Drugi punkt, który chciałem dzisiaj zaznaczyć. Mam kilku zawodników, których indywidualnie chciałem skrytykować i pierwszym z nich jest Lauri Markkanen. Markkanen, który podobno od jakiegoś czasu narzeka na bóle mięśni brzucha i to ma być jednym z powodów, dla których Markkanen gra słabiej. Podobno, to jest kolejne podobno, nie jest wycofany z gry z tego względu, że ciągle kontuzje leczy Otto Porter i że wtedy to już Chicago całkowicie by się nie nadawali do oglądania. No, powiem tak, z Markkanenem dużo lepiej nie jest na boisku. Natomiast Lauri, mam wrażenie, zrobił krok w tył, jeśli chodzi o swoje umiejętności, jeśli chodzi o swój rozwój w porównaniu do poprzednich rozgrywek. Co widać świetnie w liczbach. Oczywiście mogę tutaj rzucać teraz, że nie trafia 40% z gry nawet, że oddaje średnio 3 rzuty mniej na 36 minut gry, zbiera zdecydowanie mniej niż w poprzednich sezonach. Ogólnie rzecz biorąc mam wrażenie, że Markkanen jest zdecydowanie bardziej apatyczny, jest bardziej wycofany. Nie wiem z czego to wynika, czy z samej taktyki trenera, która bardziej faworyzować ma Lawina, więcej piłki ma dawać w ręce Tomasa Satorańskiego, próbować drużyna chce, nie wiem, może Kobe'ego White'a bardziej do rzutów i gdzieś tam w tym wszystkim Markkanen, mam wrażenie, jest zagubiony. Być może rzeczywiście ten uraz na to też wpływa, ale niemniej mam wrażenie, że Markkanen nie robi kroków w przód, a jeśli nie robi kroków w przód, to tak naprawdę się uwstecznia, bo wielu zawodników dookoła robi ten kolejny krok w przód i idzie dalej z rozwojem, natomiast Finn, mam wrażenie, stanął w miejscu.
No i to zdecydowanie nie należy do pozytywów, tylko do negatywów. I myślę, że oczywiście to nie jego jedynego trzeba winić za wyniki Chicago Bulls, bo ogólnie Chicago są w złym miejscu, ze złym trenerem, ze złym sztabem menadżerskim. Natomiast no Markkanen na pewno nie robi za wiele, żeby ten stan rzeczy na boisku zmienić, żeby drużyna po prostu lepiej wyglądała. Kolejny minus, kolejne rozczarowanie jak dla mnie sezonu jak na razie to Russell Westbrook. Westbrook, który co prawda wygląda powoli lepiej obok Jamesa Hardena, szczególnie w tych momentach, w których Harden siada na ławce i to Westbrook prowadzi drużynę na parkiecie. Wtedy mam wrażenie, że Westbrook jest najlepszy, bo wtedy to on ma piłkę w rękach, tak? I to on decyduje o tym, jak akcja jest rozgrywana. Natomiast kiedy piłkę w rękach ma Harden, no to Westbrook stojący na przykład w rogu jest zupełnie odpuszczany i może rzucać te swoje trójki, a właśnie te trójki, które są jednym z powodów, dla których chciałem go tutaj negatywnie wyróżnić, wpadają mu tylko w niespełna 23%, a oddaje ponad 5 trójek w każdym spotkaniu. Oczywiście Houston Rockets mają taką taktykę, że po prostu oddają tych trójek co niemiara, natomiast ewidentnie po Westbrooku widać, że on powinien ich oddawać jak najmniej, że gdzie indziej jest jego siła, penetracja, gra bliżej kosza, ten nawet półdystans, którym świetnie się sprawdza, szczególnie pod kątem około 45 stopni, gdzie wykorzystuje rzut o tablicę. Tu Westbrook jest świetny, natomiast mam wrażenie, że jest niestety zmuszony do grania w taki, a nie w inny sposób, bo gwiazdą numer 1 w Houston Rockets jest James Harden, który też ma swoje za uszami, jeśli chodzi o moje odczucia w tym sezonie, ale nie aż tyle, co Westbrook. Tym bardziej, że pamiętam jak rok czy dwa lata temu, jak Carmelo Anthony przychodził do Oklahoma City Thunder i mówiło się o tym, że on ma poświęcić swoje na korzyść drużyny, to mam wrażenie, że Westbrook częściowo poświęcił, ale nie do końca, no bo nie jest zmuszany do tego, żeby rzucać te 3 punkty, a mimo wszystko 23% niespełna to nigdy się nie obroni, przy tym jak on rzuca blisko 50% w ogóle z rzutów za 2, więc to zdecydowanie Westbrook do poprawy. Kolejny zawodnik, o którym już nieraz mówiłem, że jestem niezadowolony z tego, gdzie on jest, to jest Miles Turner z Indiana Pacers. Zawodnik, który miał się tak mocno rozwijać, że miał być obok Victora Oladipo głównym zawodnikiem Indiana Pacers. Natomiast w tej chwili Oladipo jest kontuzjowany, wciąż jeszcze nie wrócił na boisko, a pierwsze skrzypce w drużynie grają Malcolm Brogdon i Domantas Sabonis. Gdzieś tam Miles Turner, który chyba tak naprawdę nigdy nie nauczył się grać dobrze tyłem do kosza w sytuacji post-up, jest ustawiany tylko i wyłącznie jako rozciągający grę zawodnik w ataku i bardzo rzadko dostaje piłkę, tak jak Sabonis, do grania tyłem do kosza, żeby wykorzystywać przewagę siły wzrostu nad swoim rywalem. Sabonis robi to naprawdę świetnie, a Turner ogranicza się coraz częściej, coraz bardziej tylko do rzutów przodem i do grania przodem do kosza. No i nie jest to dla niego wcale takie dobre. Czy z jednej strony Pacers wygrywają, tak, i mają ten bilans dodatni. Dzisiaj chociażby w nocy pokonali Lakersów, przełamując ich serię iluś tam z rzędu zwycięstw na wyjeździe. Natomiast no, Turner tutaj mimo wszystko jest dla mnie podobnie trochę w podobnej sytuacji jak Lauri Markkanen, bo on trafia najgorzej też w swojej karierze z gry, bo tylko 43%, to też on najmniej zbiera w karierze, jeśli chodzi o przeliczenie zbiórek na minuty. I też gdzieś, mówię, staje się tylko dodatkiem do tego trzonu drużyny, a nie tak miało to wyglądać, to on miał być tym koniem pociągowym. A tak nie jest. No i ostatnie indywidualne, negatywne wyróżnienie dzisiaj to Aaron Gordon z Orlando Magic. Gordon, który teoretycznie jakiegoś bardzo słabego sezonu nie ma, no ale trafia najgorsze w karierze 42% z gry i mam wrażenie, miał moment, który mógł wykorzystać na promocję samego siebie. To był moment, kiedy z powodu kontuzji nie grał przez dłuższy czas Nikola Vucevic i Orlando Magic wtedy bardzo mocno postawili na Evana Fourniera, jeśli chodzi o atak, to Francuz był
opcją numer jeden w ofensywie drużyny z Florydy. No a Gordon gdzieś tam miotał się, pałętał, mam wrażenie, no nie jest w stanie znaleźć swojego miejsca w tym sezonie na parkiecie. I nie zdziwię się, jeśli zostanie w pewnym momencie tego sezonu wymieniony przez Orlando Magic. Tym bardziej, że może blokować rozwój chociażby Jonathana Isaaca, który gra coraz lepiej. I odejście Gordona mogłoby sprawić, że Isaac nie miałby wyjścia po prostu i musiałby być jeszcze bardziej agresywny w ataku, bo tego po prostu wymagałaby drużyna. A to powinien być kolejny krok w jego rozwoju, bo Isaac już w tej chwili może być wymieniany w gronie najlepszych obrońców ligi. Grając na pozycji 3-4 jest w tej chwili najlepiej blokującym całej ligi. Świetnie też broni nie tylko w powietrzu, ale też na parkiecie. No i tym kolejnym elementem abecadła koszykarskiego, który Isaac powinien posiąść, to jest większe zaangażowanie w ataku. A właśnie Gordon jest tym, który mu to zabiera. Więc tu wymiana Aarona Gordona na jakiegoś zawodnika, który by się bardziej przydał drużynie, zdecydowanie jest tym, czego Orlando Magic powinni w niedługim czasie szukać. Tym bardziej, że mam wrażenie, że obecność Gordona na boisku też zabiera więcej okazji do grania i zdobywania punktów Markela Fultza. A Fultz, co mnie bardzo cieszy, przebił się do pierwszej piątki, usadowił się w niej i trzyma stabilny, niezły poziom. Liczę na to, że tak już ten sezon dogra, że po prostu poniżej tego poziomu, który w tej chwili prezentuje, nie spadnie i nabierze pewności siebie na kolejne rozgrywki i będzie po prostu pomagał Orlando Magic robić kolejne kroki do przodu. Więc tak płynnie przeszedłem z krytyki Aarona Gordona do zadowolenia z Markela Fultza. No, tak bywa. Kolejna rzecz, którą chciałem Wam przedstawić, no to zawód, który sprawiają mi mimo wszystko Portland Trail Blazers. Mówię mimo wszystko, bo są chyba w tym sezonie obok Golden State Warriors drużyną, którą najbardziej dotknęły urazy i kontuzje. Bo w Golden State wiadomo, jaka jest sytuacja, natomiast w Portland pamiętamy końcówkę poprzedniego sezonu zasadniczego, kontuzję Jusufa Nurkicza, która go wykluczyła na bardzo długo. Ma wrócić podobno gdzieś w przyszłym roku kalendarzowym, ale kiedy dokładnie, to jeszcze nie wiadomo. Natomiast w tym sezonie początek rozgrywek, kontuzję Zacha Collinsa, która wyklucza go na wiele miesięcy, kontuzję Rodneya Hooda, która wyklucza go z gry do końca sezonu i już tutaj dostali nawet od ligi wyjątek w wysokości chyba niecałych 3 milionów dolarów, które mogą w jakiś sposób wykorzystać właśnie ze względu na kontuzję zawodnika wykluczającą go z gry do końca rozgrywek. No i do tego, jak dodamy do tych kontuzji zmiany w drużynie, które zaszły, no, nie ma w porównaniu do poprzednich rozgrywek Al-Faruqa Aminu, nie ma Mo Harklesa, nie ma właśnie kontuzjowanego Hooda, nie ma kontuzjowanego Nurkicza i w ich miejsce mieli wchodzić nowi gracze, jak Kent Bazemore, który póki co się nie odnajduje, jak w pewnym momencie Carmelo Anthony, który też wszedł do drużyny w trakcie sezonu, jak nowy Hassan Whiteside, który ma pewne argumenty lepsze do gry niż Jusuf Nurkicz, ale ogólnie mam wrażenie, że gorzej pasuje do Portland niż Bośniak. I to wszystko sprawia, że czegoś Portland cały czas brakuje. Oni trochę lepiej grają w ostatnich tygodniach, bo odkąd Carmelo Anthony, oni mają bilans 6 zwycięstw, 7 porażek, co w porównaniu do 5 zwycięstw i 9 porażek wcześniej jest pewną poprawą. Natomiast to wciąż jest zdecydowanie za mało. W końcu mówimy o drużynie, która w poprzednich rozgrywkach była w finale konferencji. Drużynie, która była numerem 2 po prostu na koniec poprzedniego sezonu w konferencji zachodniej. No a teraz walczy o to, żeby w ogóle do 8 najlepszej wejść i tu zdecydowanie jest potrzebne więcej dobrej gry. Więcej dobrej gry także od liderów, czyli Damiena Lillarda i CJ McColluma, którzy patrząc na czyste statystyki wyglądają prawie identycznie jak w poprzednim sezonie. Tam wahnięcia ich statystyk są niewielkie w górę albo w dół, jeśli porównywać obecne i poprzednie rozgrywki. Natomiast brakuje czegoś ponad. Lillard miał jeden mecz na 60 punktów, miał kilka bardzo dobrych występów, podobnie McCollum. Natomiast ich problem polega na tym, że nie są w stanie tak wspólnie wystrzelić jakoś mocno w górę.
No i zobaczymy, jak sobie Terry Stott z tym dalej poradzi. Ja mimo wszystko jestem nieco zawiedziony. Jest to dla mnie rozczarowanie początku rozgrywek. Nie takie jak Golden State, ale Golden State nie mają nikogo już praktycznie do grania. A Blazers wciąż mają Lillarda, McColluma i paru dobrych zawodników wokół tego, a wciąż są gdzieś poniżej moich oczekiwań. No i ostatnie moje rozczarowanie sezonu, jak na razie, to trochę takie rozczarowanie, z którego się nieco cieszę. Z tego względu, że ja nigdy nie byłem wielkim fanem konferencji zachodniej. Jeśli gdzieś tam lubiłem jakieś drużyny, to z konferencji wschodniej głównie. Od początku, jak kibicowałem w NBA. I tak jest do dzisiaj, że lepsze drużyny może rzeczywiście grają na zachodzie, ale ja zawsze tym przyjemniejszym okiem patrzę na wschód. I tak jest też w tym sezonie. I mam wrażenie, że ta narracja, która miała miejsce także przed tymi rozgrywkami po off-season, że to zachód się jeszcze bardziej wzmocnił, no bo Kawhi Leonard poszedł też na zachód i tam do Clippersów i Paul George tam się przeniósł i w ogóle w wielu innych drużynach też się pozmieniało, no to patrzę w tej chwili na tabelę i z zachodu mamy 6 drużyn powyżej 50% zwycięstw, ze wschodu mamy 7 drużyn powyżej 50% zwycięstw. Więc jeśli to jest dominacja zachodu nad wschodem, no to ja dziękuję. Tym bardziej, że patrząc tak drużyna po drużynie, to na zachodzie możemy znaleźć więcej drużyn, które są zdecydowanie poniżej oczekiwań, bądź po prostu poniżej oczekiwań, niż na wschodzie. A na wschodzie też możemy znaleźć kilka drużyn, które bardzo mocno na plus jadą. No i tak sobie wypisałem, że oczywiście w dół na zachodzie Warriors ze względu na kontuzję. Mam wrażenie, że więcej oczekiwało się od Nowego Orleanu, gdzie oczywiście kluczem jest brak Ziona Williamsona, ale mimo wszystko. Blazers, których sam wspomniałem parę chwil temu, no i San Antonio Spurs, których wiadomo, że skład nie jest porywający, ale zawsze ci San Antonio Spurs mieli być to drużyną powyżej 50%, a na razie nie są. Natomiast na wschodzie zdecydowanie lepiej niż się spodziewano grają Charlotte Hornets chociażby. Lepiej grają Miami Heat, bo aż na tak dobrą ich grę się nie byłem przygotowany. Nie spodziewałem się jej. Brooklyn Nets bez Kyriego Irvinga radzą sobie lepiej niż z nim. Indiana Pacers bez Victora Oladipo też są zdecydowanie dużo wyżej. Boston Celtics bez Kyriego Irvinga też gra lepiej, chociaż tu ja akurat nie jestem zaskoczony. No ale to wszystko sprawia, że mam wrażenie, że ta dysproporcja sił, która była w poprzednich latach na korzyść zachodu, zmieniła się. I ten wschód jest coraz mocniejszy. Te drużyny zostały naprawdę dobrze zbudowane. Patrz, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, którzy stracili Kawhia Leonarda i tak świetnie grają. Philadelphia 76ers, wspomniani przeze mnie, Miami, Boston, Indiana, to są drużyny, które rywalizują mocno z drużynami z zachodu i dają sobie naprawdę radę, więc to jest takie moje pozytywne rozczarowanie, jeśli można tak to nazwać, w stosunku do tego, jak silna konferencja zachodnia przestała być aż tak bardzo silna. Okej. To tyle na dzisiaj. Nie wiem, czy się usłyszymy jeszcze przed świętami, także jeśli nie, to wszystkim wesołych świąt i wszystkiego, co najlepsze. Góry prezentów przede wszystkim w postaci świetnych meczów z ligi NBA. To tyle. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.